Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrania z gry Dead Space 3. I tak, wracamy z miejsca, w którym skończyliśmy. I tak, wzmocniłem nasz plazma cutter. Teraz tak, mamy przede wszystkim obrażenia elektryczne w obu wersjach plazma cuttera. Ponadto mamy szerszy, tego tutaj nie widać, aczkolwiek jest tutaj szerszy promień właśnie plazma cuttera dzięki tam dodatkowi, który zamontowałem. Ponadto udało mi się zmontować coś takiego. Miecz świetlny. Close enough, prawda? Dobra, możemy śmigać. I to przy minimalnym nakładzie produktów i surowców. Raczej surowców, miałem powiedzieć. Nope, sorry. Nie opętacie mnie. Tak, jeśli nas obledą, też mogą opętać nas, jakby te zwłoki, które opętują i przerobić nas do nekromorfa. Och, grubasek, świetnie. Dobrze, pamiętamy, żeby... No kurwa mać, świetnie. Żeby nie robić tego, co właśnie zrobiłem. A, oblazł mnie. Zajebiście. O Jezu, atak nekromorfów, atak nekromorfów. Dobra. Kurwa, nie! God damn it! Nie powiem. No super, tak. Było ich dużo. Dobry start odcinka. Jak nic, dobra, lecimy. Headshot. Nie, tym razem nie wyspałnisz cię potworów, łotrze. Nope. Ty też nie wyspałnisz. Okej. Okay. Tym razem poszło minimalnie lepiej, twierdzę. A, tego... Te zwłoki wcześniej opętały headcraby. Wiem, te nekromorfy nazywam się inaczej. Ja będę je nazywać headcrabami, bo mi je bardzo przypominają. Okej, okay, to mamy stazę i... To ty plumkasz? Tak, to ty plumkasz, okej. Okay. A gra przygotowała sobie zwłoki do zabaw, widzę. Tomahawk. O, come on! O, tak, teraz się zespałnicie, kutasy, dokładnie. Dokładnie, teraz to jest czas na was. Czy możesz umrzeć? Dziękuję. Rany! Dajcie, że mi spokój. Nie mam na to nerwów. Tak, oczywiście grubas udawał, że nie żyje, a ja zapomniałem go wcześniej sprawdzić. Jej, i wszedłem w niego jak idiota. Okej, mamy tutaj kolejkę. No cóż, z kolejką też czeka nas pewna średnio fajna przygoda, ale do tego jeszcze dojdziemy. Okej. Weźmy sobie może stazę. A nie, dobra, właśnie się uzupełniła. O, scavenger bot właśnie powrócił. Okej, okay, przyzwijmy kolejkę. No. A, oczywiście, tak. Kolejka nie może po prostu dojechać. A, oczywiście, coś blokuje kolejkę, nie może po prostu do nas dojechać. Coś pewnie złego ze szponami, mackami i chcącym je zabić blokuje kolejkę. Zawsze to jest coś, co chce mnie zabić. Nope, sorry. Nope, razy dwa. Patrzcie, jak nagle ta gra spamuje save'ami. O Jezu, ten przyjemniaczek. O ja pierdolę! Miecz świetlny! O, come on, nie wyszło tak jak miało. Toporek!
Nie żyjecie, prawda, panowie? Tak, nie żyjecie. Przeładujmy to dziadostwo. Okej. O, super. Tak, znaleźliśmy komplet części naprawcze. To jest tak jakby duży, nie wiem, paczka z częściami, które są po prostu bardzo randomowe i które otwieramy dopiero w przybęczu. Też musimy pamiętać, żeby to tam wyładować. Okej, okay, śmigamy. Naprawdę żadnej muzyki w windzie. Najpierw Jezus? A nie. To tylko wkurzająca minigierka. Okej. I see the problem now. Someone left a bunch of cargo on the tracks. Can you clear it? I should be able to. I'll get to that shuttle in aft section one way or another. Ech, ta, musimy usunąć śmieci, bo ktoś zostawił jakiś ładunek na drodze kolejki, no i text lock, no chcę text lock. Proszę, wszystko dla was. Have fun. Tak, oczywiście to, że są tutaj kanały wentylacyjne i dziury w suficie i to absolutnie nie sugeruje, że będzie tutaj masowy atak nekromorfów, prawda? Absolutnie, ale no nic. Udawajmy absolutnie nieświadomych. Dobra, i teraz musimy pobawić się w gierkę logiczną. Musimy dopasować śmieci tak, żeby do siebie pasowały. Nie mam pojęcia, czy po prostu nie można ich wypieprzyć, ale nie można. Jej, pasują. Składamy, wypieprzamy. To jak zabawa. Elegancko. Czy mówiłem, że praca inżyniera w uniwersum Dead Space jest wyjątkowo prosta? No, come on, ewidentnie pasuje. No, lepiej. Na przykład, nie wiem, sześciolatek mógłby ją wykonywać. Wow. Nawet się nie staracie. Właśnie tego się spodziewaliście po Dead Space, prawda? Przyznać. Patrzcie, tam jest nekromorf i to nie jest nekromorf, który ja bym chciał uwolnić, to jest nieśmiertelny. Nie mogę go tam zostawić, prawda? O kurwa. Warning. Cargo fault in Bay 4. Containment breach detected. Biological anomalies are present. Co ty nie powiesz, że biologiczna anomalia jest w ładunku? Obstruction cleared. Resuming normal tram operations. Ja, jesteś tutaj sam, przyjemniaczku? To dobrze. A! Oczywiście, że jeden mi musiał hardnąć, prawda? A nie! Spierdalaj! Nakazuję ci spierdalać! Dobrze, dobrze, Isaac, jebnij mu! Urwij mu łeb! Zajebiście! I mieczem świetlnym. Dobra, okej. Kto by pomyślał, że w Dead Space przyda się broń do walki w zwarciu, nie? Kto by pomyślał? Codziennie uczymy się czegoś nowego. Płoń. Suko. I dawać mu stazę. Ta, dobre jest to, że właśnie od Dead Space'a 2... O, nie wiedziałem, że to jest ten bench nawet. Można używać ciał przeciwników albo ich jakichś, nie wiem, ataków dystansowych na ich własną szkodę. Jak to jest właśnie z szponami tych, wiecie, bladerów podstawowych, a także właśnie z żygami tymi tych plujek. Okej, dobra. Troszeczkę nowych rzeczy. Ja tak jak obiecałem, nie będę zbytnio tracił czasu na zabawę tym. Nie, czekajcie. Remove. Ten daje reload plus damage, więc wolę to do mojego głównego plazma cuttera tutaj dam sobie. Albo nie, czekajcie. Przeładowanie dajmy sobie tutaj. Okej, elegancko.
A w, tak, dobra, tego spojrzę, co dostałem, bo aż jestem ciekaw. Nic. Tip. Allows. Okej. Okay. Chuj, weźmy. Brzmi zabawnie. Tam będziemy mogli to napierdalać jak młotem. Dobra, składaj to. Podoba mi się to, że na przykład, wiecie, w pierwszej części Dead Space'a to jest kolejna rzecz, która mi się bardzo nie podobała, mimo tego, iż Isaac był inżynierem, to tak jakby jego umiejętności inżynieryjnych zaświadczyć tam nie mogliśmy. Nie był w stanie, wiecie, wygłosić żadnej porady, nie był w stanie jakby, wiecie, coś, czegoś doradzić, niczego zmontować, tylko od tam przesuwał różne rzeczy i to nazywało się pracą inżyniera. A tutaj, mimo tego, iż jest to banalnie proste, tak już parokrotnie mówiłem, to gdzieś tam tą pracę inżyniera czuć. O kurwa mać! Płoń! Super, załóż mu Nelsona, zajebiście. O kurwa, nie ma go. A on tu był. Halo? O, super, umrę. Tak, właśnie mówiłem, widać to w tym, że na przykład Isaac składa sobie broń, gdzieś tam coś naprawia, coś komuś doradza. Fajnie, fajnie, że pokazali, że on jest inżynierem, a nie kosmicznym wojownikiem czy coś takiego, nie? I w jakim kurwa piekle właśnie wylądowałem? Crandall Ops. Nie poznaję tego miejsca. Tucker Edwards. Can you come to Cradle Ops, please? I need your help with the incoming cryo boxes. Hey, Tuck. You there? Oh, screw off, Sam. My job was flying your asses over here, not wiping them once we arrived. You're a lazy prick, Tucker. You know that, right? I come from a long line of lazy pricks, Sam. Get Sikowski to help you with your little mom on the farm. That brown noser will do anything to impress the commander. This mission is a group effort, Tucker. And one of these days, you're gonna have to take one for the team. One of these days, Sam. But not today. Okej, chyba jakiś pan z oddziału z wydziału inżynieryjnego poprosił właśnie Tuckera, czyli pilota, o pomoc, ale Tucker powiedział, że to nie jego zmartwienie. On miał tylko ich tutaj dowieść, teraz nie bawią się sami. No i cóż. Hey guys, if you're running low on ammo, don't forget your kinesis module. Here. I found this recording when I... O, to jest fajny, fajny myk. Isaac właśnie mówi o tym, żeby nie zapominać o używaniu właśnie kinezji jako broni, czyli odrywaniu nekromorfom części i tak dalej. I mamy tutaj dokładnie to samo nagranie, które było w Dead Space 2, czyli po prostu tutorial co do właśnie używania kinezy. To jest bardzo fajne, bo właśnie Isaac powiedział, że znalazł to na stacji Titan, czyli na stacji, w której działa się akcja Dead Space 2. O, artefakt, spoko. A teraz właśnie Isaac daje nam taki fajny tutorial pod generalnie pod pretekstem dania go innym. O. Podaje mi się, że gra po prostu sztywno nie... O, super. Nie pokazuje... nie mówi, no wciśnij to i to i tak dalej. Nie, nie, po prostu robi to w bardzo fajny sposób. Okej. Okay. Żygacz się ożygał z tego, co widzę. Kręć, kręć. Co my tu kurwa mamy? Apteczka i... Apteczka, świetnie, wow. Gra mnie całkiem rozpieszcza, nie pamiętam, żebym tak rozpieszczany, kiedy pierwszy raz grałem na hardzie. Czemu to wszystko kurwa wygląda jak śmierć? I wszystko trajkocze, nienawidzę jak rzeczy trajkoczą. O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Cześć. Jap, ten się regeneruje. No tak. Ej, on się regeneruje. Jak masz zamiar go zabić? Nie mam zamiaru. Best dialog ever. Hej, przystojniaku. Leżeć.
O kurwa, myślałem, że jest ich dwóch. Wtedy prawdopodobnie obsrałbym się ze strachu. Dobra, ja chyba tych panów to niestety opuszczę. Panowie, towarzystwo jest zacne, aczkolwiek rozumiecie. Obowiązek wzywa. Aaa, jest za mną. Otwierajcie się, drzwi, otwierajcie się. O kurwa, on tutaj idzie. A ja nie mam stazu, A, po kolanach, dobra. O kurwa, on dalej idzie, mimo tego, że nie ma kolan. Jakim cudem, przecież to jest fizycznie niemożliwe. Kurwa, Isaac doładuje jebaną stazę, proszę cię. Aż się przyturlałem z tych nerwów. Ho. I'm get out of here. Ho, save, dobra. Czemu daje słyszeć jego burczenie? Gdzie on jest? Ha, dobra, wróciłem tutaj, świetnie, dobra, kolejka, dawać mi kolejkę. Kurwa, ty też wróciłeś, daj się spokój, zabiję cię już. Giń! Klik, dobra. O, świetnie. Hehe, frajer. Dobra, czekam na kolejkę. Dobra, boję, tu Chryste, nienawidzę tych szybkich i małych skurwysynów. O! Ty, kolego, leż. Apteczkę proszę, dziękuję. Staza, potrzebuję stazy. Taktyka jest taka sama jak była wcześniej, czyli najpierw... Come on! Najpierw odcinamy kolana, a potem... Obala, a potem zamrażamy. Kurwa, serio? Jest was więcej? O, ty też wróciłeś, świetnie. Kurwa, jest... Nieśmiertelnych jest dwóch! Niedobrze! Tego nie było na szkoleniu inżyniera. Tą drogą, wyobraźcie sobie, że gra kończy się szczęśliwie, Isaac wraca do domu i na przykład zaczyna nauki w szkole inżynierskiej. Jakie rady daje swoim uczniom? No, jak to widzicie? Ponieważ ja tego generalnie nie widzę. Kurwa, gdziekolwiek. Chuj wam w dupę. God, I hate those things. Ta, ja też. Okay, I made it to the tram. Looks like it stops at the mid and aft station. The aft station's where the shuttle is parked. And what about mid station? Well, that would be the conning tower. Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a Lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. Isaac out. I tutaj dostajemy misję poboczną. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Nie, jeszcze to nie dostaliśmy, aczkolwiek chyba powinniśmy, ponieważ tak, w tej wieży, w Cunning Tower, ponieważ tak, ta kolejka idzie na dwa miejsca, do punktu parkowania właśnie promów, a także do Cunning Tower, nie wiem, wieża łączności, coś takiego, nie wiem jak to przetłumaczyć. I tutaj rzekomo właśnie pilot Edward Tucker składował przydatne części i tak dalej. I może warto było się tutaj rozejrzeć, prawda? Dobra, najpierw pobawmy się w dziecinną grę komputerową. No wiecie, generalnie ja się z tego śmieję, aczkolwiek powiem wam szczerze, iż wolę coś takiego niż na przykład absolutnie odrywającą się od, nie wiem, że tak wyrażę, klimatu gry, grę, która nie ma nic wspólnego z samym Dead Space'em. To jest takie, wiecie, dosyć nieinwazyjne. I proste, nie trzeba się na tym skupiać, nie trzeba na tym kombinować, od po prostu klikamy i się dzieje. O, bench, świetnie. Okej, co my tu mamy? Benchem zajmiemy się zaraz, najpierw pozbierajmy cały syf. O, super. Nowa część. I mamy klucz do Cunning Tower. I zapis audio. I mamy opcjonalną misję. We're facing a scenario 5 situation. Scenario 5? What the hell does that even mean? It means you have to die. We all do. If we don't, he'll just send someone over to do it for us. Come on, Valerie. Just put that down. I'm sorry. They don't have to know. I'm so sorry.
not as sorry as I am, Commander. And if any one of them jacked up jarheads tries to come for me, they'll be sorry too. Tak jest, i tutaj właśnie stąd bierze się nasza misja opcjonalna, ponieważ najwidoczniej Tucker żyje, znaczy żył, nawet jest 200 lat po tamtym wydarzeniu, więc raczej już nie żyje. Aczkolwiek jakaś kobieta powiedziała, iż uruchomiono procedurę piątą, przez co oni wszyscy muszą zginąć, łącznie z Tuckerem, na co on się nie zgodził i zabił kobietę, nim ta zdążyła oddać strzał w niego. No i teraz musimy zbadać właśnie wieże, no super, Cunning Tower, Terra Nova, Buckle Surgeon's Cuff, Manifesto Trigger. Tak, dokładnie, sugerujemy się właśnie poradą naszego kumpla Buckle'a na temat tego, iż mogą być tam przydatne rzeczy do zebrania. No i no cóż, Tucker ostrzegał, by nikt po niego nie przychodził. My teraz ten, no cóż, my nie idziemy co prawda po niego, ale jednak wiecie, no cóż, może się okazać to na przykład nie najlepszym pomysłem, aczkolwiek się zobaczy. Dobra, ja mam już troszeczkę tych właśnie modułów. Tesla Spike Military Engine. To jest craft, sorry. Myślałem, że to są moje, to jest, za dużo mi to troszeczkę było. Okej, nic tutaj raczej nie pokombinuję. A wolę póki co, nie, w sumie może... Nie, póki co jest chyba całkiem nieźle. Nie muszę tworzyć nic nowego. Tutaj nie mam żadnego, no tak... Planet Cracker, który zwiększa siłę, a także... drugie, które pozwala na szybsze wystrzały z plazmakatera, a także coś, co poszerza celownik. Generalnie... dobra, to robię coś... Nie chcę. No, come on. O, dobra, default tip. I teraz zrobię tak. Tutaj poszerzenie, a tutaj... Planet Cracker. Ponieważ celownik dostosowuje się do broni, która jest na górze, a nie na dole, tak więc teraz celownik będzie szerszy i będziemy faktycznie mogli odczuć to, że coś tam fajnego dorzuciliśmy. Dobra, przemontuj broń, Isaac. Okej, dobra. I okej, nim wejdziemy do Cunning Tower, to myślę, iż tutaj właśnie sobie zakończymy. No dobra, jakoś nie widzę, żeby był super szerszy czy coś takiego, ale niech będzie. Okej, whatever. Tak, w kolejnym odcinku wejdziemy sobie do Cunning Tower i zaczniemy wypełniać misję poboczną. A teraz mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Dead Space 3 na moim kanale. Nareczka!